Cześć. Dzisiaj do sprzedania jest coś nietypowego jak na mnie. Mianowicie główna lampa przednia od Citroena C4 Grand Picasso. To pasuje do modeli produkowanych od 2006 roku. Z lampą jeździłem kilka lat i w końcu któryś diagnosta na badaniu technicznym stwierdził, że to jest lampa od Anglika, co akurat jest nieprawdą. Natomiast problem polega na tym, że jest uszkodzona regulacja reflektora. Za chwilę to pokażę. I nie dało się ustawić wiązki w prawidłowy sposób. Dlatego diagnosta kazał wymienić lampę. Ale lampa działa jak najbardziej. Da się naprawić tą regulację, bo to tylko jest pęknięty kawałek plastiku, więc jak ktoś to sklei, porządnie wyreguluje, to lampa będzie świecić prawidłowo. Ale na taką zabawę nie miałem czasu ani możliwości, ale być może ktoś z Was będzie miał taką ochotę. I teraz tak, najpierw pokazuję, jak wygląda sam reflektor. Nie widzę żadnych pęknięć na plastiku. Jest całkiem niezły, w sensie niezmatowiały, bo ta lampa była wymieniana też jakiś czas temu po zderzeniu, które miałem z sarną, więc ta lampa też była wymieniana. Także tu wygląda prawidłowo. I teraz to, co widzę u sterki. Tutaj jest pęknięty taki zaczep, jak tutaj jest. Tego nie ma, to widziałem. Od spodu tutaj jest taka przykręcana osłona. Nie wiem, czy normalnie to jest sprzedawane z reflektorem, czy nie. W każdym razie tutaj jest kawałek odłamany, ale nie wiem, czy to jest problem. Następne, co było. Jeszcze raz to pokażę. Tutaj też jakiś kawałek był. Dobra. Tutaj też uchwyt, nie wiem, czy on jest razem z lampą. Z moją jest. I nie jest on uszkodzony, więc to jest pewnie jakiś uchwyt. Co jeszcze? I ten uchwyt też jest tutaj zostawiony. Nie wiem, czy jest przy oryginalnie kupowanej lampie, ale tutaj zostaje. Dobra. To z zewnątrz wydaje mi się, że jest ok. Kapturek od pozycyjnego jest. Tu chyba jest, powinno być coś takiego jak tu, jest widoczne. To tutaj brakuje tego wężyka, to jest chyba odpowietrznik, żeby nawet jeśli się, o tutaj jest taki sam, jeżeli się dostanie woda, to żeby to mogło sobie odparować, no to tego brakuje, ale to jest chyba najmniejszy możliwy problem. Tak wygląda styk. Włączymy lampę na wszelki wypadek, żeby ktoś sobie mógł zobaczyć. I teraz tak, pokrywy. Wszystkie pokrywy gumowe są. Tak wygląda od drugiej strony gniazdo reflektora. Nie ma żarówki, to się to nie trzyma prawidłowo, ale jak jest żarówka, to jest ok. Dobra, zamknę później. Tu jest kapturek i to jest tylko silniczek od regulacji świateł.
Jak dobrze pamiętam, to słychać było silniczek, więc moim zdaniem jest prawidłowe, ale on nie zmieniał kąta nachylenia lampy, bo tutaj mamy problem. Tu macie złamane to, tą część. Więc jeżeli ktoś to sobie sklei, rozmontuje lampę, sklei, to z powrotem powinna zacząć działać regulacja i będzie można normalnie korzystać z lampy. Nie jestem pewien, jak tutaj było, bo nie ma tego kapturka, ale wydaje mi się, że nie było go. Ale tutaj lampa też świeciła prawidłowo i tu jest od migacza żaróweczka. Także tak to wygląda. I jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam. A tutaj też nie ma tego. Tu jeden i tu drugi. Nie ma tych gumowych klusek. Wygląda to jak kluska. Więc jeśli ktoś ma ochotę na reflektor, na pewno tanio, bo będzie to zwykła licytacja. Mam ochotę się tego pozbyć, bo gabarytowo jest to duże. Można sobie licytować. Zapraszam. Jeszcze pokażę oznaczenia na lampie. Tutaj jest regulacja prawo-lewo. Tutaj jest regulacja góra-dół, up and down. I numerki. Ten jest wytarty. Średnio go widać. Nie wiem, od czego on jest. I to jest drugie miejsce, w którym są jakieś dodatkowe informacje o części.